Hej ekipa, witam was Staniu, witam was ponownie w Steam World Haze. Po dłuższej przerwie powracamy do steampunkowej rozwałki, strzelanki. Co by tutaj jeszcze nie było, to jest moja gra, mój tytuł. I naprawdę tutaj będziemy bardzo dobrze się bawić. Mam nadzieję, że wy macie podobne odczucia, a jeżeli jeszcze nie, to przekonajcie się właśnie z tego epizodu. Zapraszam do rozgrywki. Powiem szczerze, miło tu powrócić zdecydowanie. Fakt, że spotkało nas nieszczęście takie małe, bo tam porażka była w trzecim epizodzie, ale pora sobie to poprzypominać. Natomiast czy macie coś do skomentowania w tym temacie? Wszystko w porządku, żeglarzu? Ale to wszystko, to prawda, mnie w parę, mają parę do wrzenia. Jestem taki wściekły, że udusiłbym wieloryba. Garbieju, to okropne, to takie majestatycznie stworzenia. Kapitanie, czy spotkałeś kiedyś wieloryba? Nie spotkałem. To niezwykłe przebiegłe stworzenie. Jedyną zaletą jest to, że ociekają olejem. Haha, no to się dowiedzieliśmy. Ci kolega jest wkurzony, ostatnio przygrano mi, ja też, ale spokojnie, zemścimy się, pamiętamy, tutaj barka ładunkowa. Graliśmy, słuchajcie, na poziomie trudności weteran. Nigdy więcej, póki co nie na tym etapie. Zagramy na doświadczonym. Niby coś tam pamiętam, że coś tam się robiło, więc uzbrojenie aktywujemy. I tak, tutaj mamy zestaw naprawczy. Zestaw naprawczy, koleżanka, kapitan ma granat. Tutaj mosiężne kastety, więc on będzie dobry w pięściach, więc trzeba o tym pamiętać. Natomiast tutaj mamy broń żelazną jeszcze aktywowaną. To chyba jest wszystko. W takim razie, słuchajcie, zaczynamy? Zaczynamy! Rozpoczynamy misję, pora podbić barkę ładunkową. Witamy, wchodzimy na pokład i szturm, tak jest, abordaż, znaczy się. Już odliczenie aktywowane, tak, pamiętamy, działka, charakterystyczne dźwięki, mamy działka tutaj. No to słuchajcie, no to szybka akcja w takim razie, ja się przygrupuję. Tylko właśnie, którędy, w dół czy w prawo? A może byśmy tak dołem zaczęli, może byśmy właśnie spróbowali tutaj. Tylko tak, jeżeli będą działka, to widzę tu trójkąt, czy to działko może być aktywne. Spróbujmy się przebić, tak mi się wydaje, że to będzie dobre miejsce, żeby się faktycznie przebić jak najszybciej. Nie będziemy szli wyjątkowo tamtędy, tylko tutaj idziemy w dół. Teraz tak, kolega idzie tu. Dobra. Mamy to. I czy możesz to aktywować? Nie możesz. No dobra, nie to nie. Łaski bzy. W takim razie nie strzelaj, tylko cię usypiać. Tutaj koleżanka. I koleżanka mogłaby to nam otworzyć w wrota? Nie, też nie może. No to co, wszyscy na razie schodzą. I kombinujemy. Obrona. I mamy 7 tur. No to teraz tak, Seba, schodzisz tu, otwieraj, gdzie mamy wrogów. Dobra, tutaj mamy, przyjrzymy się sytuację, tu jest kolega ze strzelbą, tu jest rozwalacz, tutaj kolega z taką zabawką. No to dobra, chyba mniej więcej teraz wiem, co mogę zrobić. Gdybym się skrył tutaj, to byłoby całkiem niegłupie, tam muszę uważać, czy beczko jest. I teraz tak, kapitan, rozstawiamy, nie ty, tylko ty. I właśnie teraz popsute. Koleżanka straciła ruch. A ja mi zależało na tym, żeby jednak móc coś zestrzelić. Bo mamy super jednak. Pani kapitan ma bardzo dobrą broń. Ale pani kapitan nie ma możliwości ruchu tutaj za bardzo. Tu jak tam wejdziemy, to nas zaraz zdejmą. Czy chyba, że tutaj bym otworzył. I spróbować teraz coś tu ustrzelić. Wiecie co? Nie bardzo to idzie. No nie bardzo widzę możliwości. No niestety. Niestety może być ciężej niż myślałem. Dobra. Chyba, że tutaj zejdziemy. Zejdźmy tu i zobaczmy. No będzie ciekawa rozgrywka. To już się zapowiada ciekawie. Na razie tutaj się rozstawiamy. Tutaj się pyk, dziękuję. Kolega schodzi w dół, o proszę. Od dołu można zdjąć, o nie, o nie. Oj, to że, a tu jest ich czterech. No to grubo, zagraliśmy. Pani kapitan Piper w kłopotach. Kłopoty są, słuchajcie, to sorry, zwiewamy. I teraz was zdejmujemy. Popsułem całkowicie, nie tak to miało wyglądać. Ale tak dostać łobęcki od samego początku, to aż mnie to boli. Dobra, słuchajcie, weźmy trochę to przez to, wstawmy. Oj, ale chybione.
Okej. Tutaj czapka tylko poleciała. Rany mój kapelusz. No i co z tego kapeluszu ci weszło? Kurczę, no wiesz co? Okej, tam coś ładnie weszło. Ale jest ciężko. Oj, próbuje nas zdjąć. Dobra, tu przeskakuje. Fuf, nie wiem czy to było dobre. Oj, proszę, patrz co mi robi. Nie, no. Kłopoty na całej linii. I co, dostajemy teraz bęcki? Tak, dostajemy i to potężnie. I to najgorsze, że dostajemy tu, gdzie tej bęcki być nie powinny. O, jest. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak, że ja muszę się tutaj w takim razie leczyć. 2 punkty życia, dziękuję. A ty musisz nam tutaj zrobić rozwałkę z tym typem. Okej, jeszcze raz. Dzięki. Ta jest kryta sali. Teraz pora na ciebie. No, najgorsze jest to, wiecie co? Aha, bo tu jeszcze jest koleś. Okej, rozwalony. Zabójczy strzał. Zdolność zabójczego strzału daje sali dodatkową akcję do strzałów eliminacji wroga. Najlepiej pozwolić na dobijanie wrogów. A, widzicie, właśnie, to spoko. Spróbujmy. O, dobra, to było pudło. Ale tak, zabójczy strzał dla sali będzie super. Natomiast, kurczę, musimy się tutaj mocno bronić. Okej, beczki lecą póki co. Piper, ty masz fajny strzał. Super, za 3 poleciało. Ty masz możliwość podejścia, czy nie masz możliwości podejścia? Ta ma możliwość podejścia i bicia się na pięści. Ale ja bym ją jednak tutaj przekierował, gdyby jeszcze wykonała tutaj swoją akcję. Bo ona ma, zwłaszcza, że pistolet żelazny. Że tu nie widzę celowników, a no właśnie. Ale rozwalony, hoho! I znowu zabójczy strzał poleciał. Kurczę, to dobrze wchodzi. Ale tutaj nic nie ugram. Chyba, że... Nie, Seba. Ty masz... możliwość strzału. No nic, nie przebijesz się przez to. Nie ma opcji. Chodź na Sebę, bo Seba jest przygotowany na to starcie. Kontratak. A my tutaj użyjemy... Tak jest, tej zdolności Seba, jesteś gotowy? No i super. Seba ma moc. Słuchajcie, dobra. Oczyściliśmy to pięterko, za 3 tury będzie alarm włączony i wyjdą nam obuzy. Tam trzeba by jeszcze zobaczyć co jest, ale tu jest skarbiec. Ten skarbiec nas najbardziej interesuje chyba. Schodzimy tutaj, pędzimy tutaj wręcz. Oczyściliśmy, choć naprawdę, przyznaję, dostaliśmy bęcki. 2 tury. Gdzie tutaj będzie działko? Jest tu jakieś miejsce na działko, które się może rozstawić? Nie widzę, czyli jest szansa, że tutaj nie będzie do nas nic strzelało. Na to bym bardzo liczył. I ty jeszcze zejdziesz tutaj pędem. Chodź w sumie z drugiej strony. Bym cię tu rozstawił. Tutaj na pewno będzie działko. A my chcemy się tutaj przedostać. Dobra, słuchaj, pędzimy w dół. Wszyscy w dół. A najniższy pokład. Dobra, mamy to. Teraz ty lecisz, będziesz szykować się do walki. Sądzę, że tak, bo będziesz miała swoje 5 minut. Jak wygląda sytuacja? Słuchajcie, tutaj nawet jest fajna taka minimapa. Widzimy już działko się, gdzie rozstawi pierwsze. Ty zabierz ten... Właśnie, tylko pytanie, czy ty chcesz zabrać łup? Czy chcesz podejść? Ja bym ciebie dał tutaj, bo za kolejną akcję... A, ty masz granat! No, to zdecydowanie tutaj pójdziesz. Super. I... Ten, czy działko się rozstawiło? Nie, jeszcze się nie rozstawiło. Super. A ty zabieraj ten łup. Zebrane, dobra. I się rozstawiamy także tutaj. No właśnie, tutaj rozstaw się w tym miejscu. Okej, inspirata poleciała. I sali, otwierasz? No nie bardzo, ja bym jednak sali dał obronę. Wieżyczka aktywowana, tak, wieżyczka się aktywowała. Teraz tak, sali. Wieżę otwiera, oczywiście są kompanii. Ale sali ma piękny strzał. Tak jest i mamy... O, ładnie weszło. Zabójczy strzał i sali powtarza. Dziękuję, dlatego ona tam stała. Właśnie po to ona tam stała. Czyli tutaj mamy skarby oczyszczone. Jeszcze tylko jedno pomieszczenie, które byśmy chcieli sprawdzić. No to co, wracamy w takim razie. Nie mamy co tutaj robić. Musimy wrócić się na wyższy pokład. Tylko tak, tutaj działka na razie nie widzę. Przegrupowanie.
przydałoby się leczenie, no ale niestety nasz kapitan dostał takie bęcki. Tu mamy koronę. Zbieraj gość tą koronę. Zbieraj i zwijamy się stąd. Super. Jaką czapulę dostałem? Koronę. Słuchajcie, mega. Tak, z drugiej strony my musimy iść tutaj. Więc tutaj działka mogą być. Dobra, czyli musimy uważać. Pozbieraj, droga, ten łup. Tak jest, mamy. A, bo ty już zabrałaś, dobrze. Czyli nie możemy tak dużo zabrać, mimo wszystko bym chciał. A szkoda, liczyłem na więcej. Przejdziemy tutaj, żeby wreszcie, gdyby to działko się aktywowało u góry, żeby nie dostać, bo to będzie czysty strzał byłby na nas. Tu się przygrupujemy. Dobra, czyli na razie to działko się nie aktywowało, dziwo. Dobra, tutaj mamy wszystko, ale jeszcze ewakuacja nie jest dostępna. To znaczy, że gdzieś są jeszcze skarby. Obstawiam, że w tej komorze właśnie, do której chcemy się dostać. Jak najszybciej musimy wejść tu, tylko tutaj w sumie chcę nadal sali ustawiać. To z drugiej strony trzeba ich też pochować przed ostrzałem. Jeżeli nam działko wyjdzie tutaj, no to wiemy, jak się to może skończyć. Dobra, próbujemy. Inspiracja weszła. Koleżanka, pędem teraz do nas. Musimy się pędem tutaj do nas ściągnąć. No i co, czy jesteśmy gotowi? Nie, wchodzimy. Ojej, okej, dobra. Gdzie, co tak, tu jest dwóch, tam jest rozwalanie i tu są działka. Tutaj bym rzucił granat. Na sam środek. Ten ma fajny strzał, ten ma leczenie przede wszystkim. Ten ma strzał, gdybym tutaj rzucił granat. O! To może nie w swoich. Może nie w swoich, bo jednak byłoby to niefortunne dla nas, gdybyśmy tak trafili. Oj, wiecie co? Jestem załamany. Zostaje mi tylko ten strzał. Efektywny strzał, bardzo fajnie. Natomiast kolega teraz się przegrupowuje tu. Może się gdzieś tu rozstawi. No nie, bo chcemy, żeby on się schował za beczką. Dobra, zebraliśmy cały łup. Możemy się ewakuować. What? To jest najlepsze, słuchajcie. To jest najlepsza informacja. Ja nie muszę ich rozwalać. Choć mogę spróbować, ale chyba jednak nie będę tego ryzykował. Czy się możesz wycofać? Czy się chcesz wycofać? Ja bym chciał, żebyś jednak zawalczył. Okej, okay, żebyś tutaj oczyścił przedpole. Okej, okay, tam dostali. Idą, idą na nas, słuchajcie, szykować się. Okej, okay, tu starcie, kontratak. Uj, oj, 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 działka, działka, działka. Dobra, to już nie są żarty. Ile tych działek? Nie! Evacuation. Time to evacuation. Było miło. Się skończyło. Nara. Kolega też. Właśnie, kolega tutaj nie może bardzo teraz zwiać. Kolega musi się tu rozstawić i spróbować tego typa rozwalić. Tak jest. I to ci rotuje skórę. No i koleżanka oczywiście wraca tu. A tutaj nic po nas tak naprawdę w tym momencie. Super. Obrona. Idzie wielki, ale on chyba tu nie dojdzie. A próbują nas tu zdejmować. Ja widzę. To wszystko widzę. Było miło. Ewakuacji czas. Nara, mamy to, co chcieliśmy. Zakończamy turę obroną. Zebrane łupy 100%. Tak. Uff. Upiekło się tym razem. Mały, ale użyteczny zdobycz. Dobra, zobaczmy łupy. Trochę wody. Dobrze. Co tu mamy? Uuu, kolczasta kamizelka, zadaje 3 punkty obrażeń zdawane wrogom atakującym w walce w razie ostrzega, tylko spróbuj mnie tknąć. No to wiemy, dla kogo to będzie. Niezwykłe nakrycie głowy, korona, no to jest chyba najlepszy loot, jaki mogliśmy zdobyć, pojemnik, znowu trochę wody. Epicki łup. Granatnik, pogranicznik. Obrażenia obszarowe, średni ogień swoich strzał. Ogień do swoich strzał po łuku. Aha, czyli to jest typowy granat do obrażenia 5-6. Dobra, co już mamy? Trochę wody. I mamy wody. No i super. Słuchajcie, mi się podoba. Mamy. Zero ofiar. Barka zrobiona na 3 gwiazdki.
tutaj też na nasze doświadczenie wskoczy. Choć wiadomo, nie byłoby lepiej, ale niestety musimy się z tym pogodzić, co mamy. Powróciliśmy w chwale z tarczą tym razem. No i mamy, słuchajcie, bardzo fajnie. Wiadomo, doświadczeni to inaczej niż weteran, ale jednak troszkę też dostaliśmy łomot. Dobra, serwas. Kapitanie, nie obraża się, ale czasem tęsknię za morzami. Wiesz, pływałem po wszystkich trzech. Nie miałem szans ich widzieć, tylko słyszałem o nich opowieści. Jest na co popatrzeć, wyobraź sobie słońce chodzące nad kryształową powierzchnią na dużym fragmencie rdzenia. Szkoda, że przekręci royaliści kontrolują tam każdy galon. No właśnie. Szkoda. Ale pytanie, czy my chcemy teraz tutaj, no chcemy dalej lecieć, tak? Barka ładunkowa zrobiona, otworzyły się nam nowe przejścia. Czyli mam teraz tutaj. Tutaj barka? Tak, pięknie. Wieżyczka. Nasz kompletny kapitan i jego odważna załoga powinni wyeliminować tę wieżyczkę. Złomiarze posiadają miejsce liczby wieżyczek przez wroga nigdy nie było złym pomysłem, a zniszczenie generatora elektrowni powinno być łatwe. Okej, okay. Samotny komandos. Ten mały stateczek jest misją dla jednego bota. Resztę załogi możesz położyć nogi na stole lub robić to, co robi łąki, czyli gdy załoga wylatuje na rabunek. No sądzę, że tutaj możemy zmierzyć się uno for uno, nawet wiemy kogo. Zabierzemy doświadczone oczywiście. Uzbrojenie bierzemy, no oczywiście nasza pani kapitan. Leczenie, granat, chyba że tutaj bym zmienił. Dostosuj, mogę coś tu zmienić, na przykład dodatkowy strzał. Nie szlibyśmy bezpośrednio w atak, dodatkowy strzał. Ja bym tak poszedł. Na wszelki wypadek leczenie i nakrycie głowy. Czy ja mogę w ogóle zmienić? O kurczę, ile tych nakryć faktycznie mamy? No ale pani kapitan mogłaby ewentualnie królewską koronę. Jednak zostawię chyba jednak nakrycie głowy czapki kapitana. Jest dobrze. Rozpoczynamy naszą misję. No, to już wiemy o minimapie. Tak jak najbardziej. Samotny komandos. Kraszę do akcji. Świetnie. Zobaczmy jak ta minimapa. Taki to stateczek jest. Dobrze. I nasi się oczywiście oddalają. Samotny abordaż. Gdzie my mamy tu przejść? Okej, czyli albo do góry, albo w prawo. Tak źle i tak niedobrze, ale sądzę, że bardziej do góry. Poznamy przynajmniej tak. Widzę wrogów już. Dzień dobry. Tutaj będzie chciał do nas strzelać. Nie ma problemu. Chodź. Okej, okay, próbuję nas złoić, ale my się nie poddajemy. Czysty, piękny strzał, pójdziemy z tym. Oj, piękny headshotik. Poleciało. Chodź kapelusik. Ani kapelusik kowalski to ja mam. Przepraszam, nie ma potrzeby. Dobra, i rozumiem, że idziemy teraz w tym kierunku. I odsłaniamy dwóch kolejnych. Rębacz, to wiemy, a ten jest sniperem. Trzeba się wycofać, bo nie chcemy dostać po głowie. Czy to jest kałaśnikow? Nie, to jest kałaśnikow. Dobra. Rębacza chciałbym ewentualnie załatwić. Nie wiem czasem, czy teraz ten granat nigdy nie byłby lepszy. Dobra, słuchajcie. Celujemy. Panu w łeb. Super rozwalony, czysty strzał był. I teraz tutaj rębacz. Rębacz wchodzi bezpośrednio. O nie, dobra, słuchajcie. Rębacz rębaczem, ale ja się tak nie dam. Było miło, rębacz. Próbuj się do nas doścignąć. No właśnie, to jest to, że mamy przewagę. Mamy przewagę. Pistolet żelazny. Okej, okay. I jeszcze, słuchajcie, walniemy ze zwykłego. Dziękuję. Aj, patrz jak wybucha. Warto było odejść. Wyobraźcie sobie, że zawalczylibyśmy wręcz. Nie wyobrażam sobie tego. W tym momencie się sobie tego nie wyobrażam, natomiast teraz tak, jak ja chcę tu dojść? Tu żadnych łupów nie ma, nic? Dobra, no to słuchajcie, w takim razie idziemy tu. Otworzymy tutaj sobie przejście. Tu jest kolega i tutaj do nas trzeba schować się w takim razie. On sobie zejdzie, a my będziemy go zdejmować. Niech próbuje. Szczęścia. Gdzie indziej? Bo my się tutaj tak nie damy. Tutaj tylko trzeba dobrze to... Aha, bo tu się odbija w taki sposób. No to trochę tak. Okej, okay, dostał strzała, ładnie w plecki. Próbuj szczęścia, a my próbujemy. Po raz kolejny w nóżki poleciało. Zabieramy łup.
jeszcze tu. Tak jest, przeładowanie. Przeładowanie. I jak nie ma, słuchajcie, wieżyczek, to jest lepiej. To się fajnie gra. Mamy, już możemy uciekać. O, ale ja jeszcze nie spoczywam na laurach, bo mam wrażenie, że jeszcze... Właśnie, czy jest jakaś informacja? Ewakuuj się, zbierz łup 3 na 3. No ale ja bym chciał zobaczyć, co tu jest. Obrona. Teraz ostrożnie, właśnie, wchodzimy. No właśnie, i tu jeszcze jest łup, słuchajcie. A że kolega ma pecha. O to co ja zrobię? Ło! Wow. Mój kapelusz! Nie! Jak można mi kapelusz było zdjąć? Ja będę musiał później ten kapelusz uzyskać. A w swoim drogą teraz w końcu widzę, jakie mamy woski. Dobra. Skoro tak sobie pogrywamy, ja sobie na wszelki wypadek pakiet leczenia wezmę. Niech sobie próbuję. Znowu dostałem. Ale spokojnie. To już jest koniec zabawy twojej. No dobra, mamy i słuchajcie, tu są jeszcze łupy. Zabieramy wszystko. Nic nie postawiamy przypadkowi. Wszystko nasze. No i świetnie. Teraz trzeba, słuchajcie, odzyskać moją czapkę, moją własność. Było miło. Samotny komandos jednak ma tą moc. Dzięki. Zakończ turę, ewakuuj się. Wracamy, znikamy. I naprawdę z dobrym lootem. Świetnie. Samotny komandos, misja zakończona sukcesem. Nie było źle. Troszkę wody wskoczyło. Znowu woda. Tutaj dostajemy znowu pogranicznik. Ten duży pistolet, zwłaszcza z większą siłą ognia, jest groźnym towarzyszem podczas podróży po obrzeżach. Super worek z łupem. Super. No i mamy wody. Odpowiednią ilość. Brak miejsca. Wygląda na to, że twój ekwipunek jest pełen. Lepiej sprzedać trochę niepotrzebnych rzeczy, aby zrobić miejsce na nowe. Nie ma problemu, mam posprzedawać, tak? No tak, granat mógłbym w sumie sprzedać. Pogranicznik, pogranicznik MK2. Tu mam 5-6, a tu plus 6 plus 1. Tu mamy trupo z sterownikiem. To jest ciężka zbroja, fajne. 5 plus 2, 4 plus 2. Gówniane Uzi. Uzi fajnie, koleżanka się używa, ten używa tego. Ten używa to. Granatnik jeden bym mógł sprzedać, bo granatów to ja mam fiu jeszcze trochę, za 125, tak. Jeszcze muszę sprzedawać? Nie, chyba już nie muszę. No i super, mamy to. No i co ty? Doświadczenie? Poproszę. Poziom trzeci, będziemy nowa umiejętność nam skakuje. Pamiętam, inspiracja działała. Efektywny strzał, odnowienie, poziom trzeci. Czas odnowienia efektywnego strzału zostaje skrócony o jedną turę. Rewelacyjnie! A więc co mi się też podoba, że prawdopodobnie możemy przecież podchodzić do tych misji wielokrotnie. Z wyższym progiem doświadczenia, z większymi możliwościami. Przecież możemy sobie teraz wejść w mapę i na przykład tutaj mamy oczyszczone. I na przykład mogę sobie tutaj wejść, jeżeli dobrze pamiętam. Nawet weźmiemy sobie chyba tamty czacha. Na przykład cel misji mogę sobie wziąć, w poziom trudności zrobić elitarny i zobaczyć, jak to będzie z tymi umiejętnościami, no ale to jest do przemyślenia, tak? Póki co, to co ja chcę zrobić, to Bargatta, zobaczyć, czy mogę tu coś zakupić, ewentualnie kogoś zatrudnić, to byłoby niegłupie. Jeszcze sobie tutaj podjedziemy, zobaczymy. Siema Gat, masz kogoś takiego, żeby zatrudnić, nie? Tutaj mamy standardową spluwę. Pisać truposz, no to wiemy, no to nic tutaj ciekawego. Sorry Gat, było miło, narka. Znikamy, nic ciekawego dla nas nie masz. Z minimapa pokazuje nam, gdzie możemy jeszcze skoczyć. Tutaj mamy beczka prochu. Ja bym chciał to trochę posprzedawać do tych rzeczy. Czyli może w beczce prochu mogę sprzedawać. To byłoby dobre. Siema, rozmawiaj. Przepraszam, że tak mówię, ale wyglądasz na kogoś, kto docenił jakiś zofan sprzęt madam. No a jak mogę sprzedać? Pistolet truposz. A może tutaj mam ekwip... A tu mam przedmioty. To mogę sprzedać. Dobra. Truposz z sterownikiem. Szybka broń, snajperska z sterownikiem laserowym, masz szczęście. 4 plus 2. A tu mamy 3 plus 2. Krótka ruda z sterownikiem. No i tak mamy 3 plus 2, tu mam 4 plus 2. Trzeba by sprawdzić, jak to działa. Seria 4. Więc to trzeba by dawać naszej. Pogranicznik MK2.
Tutaj mamy jeszcze karabin snajperski Kowal. Nie mamy wglądu w statystykę, tak? Krótkie SMG. Tutaj jeszcze mamy duże boom za 1600. Pistolet Kowala. Bez węgla, to mamy i tutaj mamy. To są ciekawe opcje, słuchajcie, są. Ale na razie chyba z nich nie będziemy korzystać. W sumie mamy to, że tych rzeczy sporo. I ja sobie tylko zrobię na rozgrzewkę. Tak sobie wydaje mi się, że zrobimy właśnie ekwipunek, zmieniamy. Tutaj mamy załogę opisane, wszystkie cechy. I tu mam siła 4, siła 3. Siła 3, 6, 6, 6. No to w sumie jest dobrze. Przedmioty. W takim razie dajmy tutaj naszej pani kapitan truposza sterownikiem. Sortuj. A ja mogę to podpiąć. Chyba, że muszę, właśnie, muszę wejść do misji. Dobra, to słuchajcie, ja zrobię sobie jeszcze taką jedną króciutką misję. A to tak sobie wejdę, myślę. Zastanawiam się, czy nie polecieć właśnie tu 22 poziom. 22 gwiazdki, przepraszam, reputacja, tak? Jeszcze zobaczymy bar u Loli. To będę chciał jeszcze zerknąć, czy tam coś interesującego nie ma. Siema, bar u Loli, jest tu coś interesującego, jakieś bronie. O, mamy tu siłacza, właśnie. Rekrut. Chcę pomagać słabszym, będę podróżował z tobą, jeśli chcesz tego samego. Reputacja 21, on wymaga 13. W sumie, Gański, cudownie, będziemy mieć wspaniałe przygody. No to brawo, mamy kolejnego. Podjąć się z umierze, otrzymasz wszelkie informacje, których potrzebujesz. No tak, właśnie informacje tam były. I tutaj mamy Valentinę. Przebędzie do zdobycia więcej galonów i skarbów. Nadal jestem całkowicie sprawny. Aha, czy tu mamy Buretto? Naprawę Muri prowadzi spokojne życie. Siła 3, 2, 4, 6. Nie, źle, następny za 100. Za 750 bym mógł go zrekrutować, no ale pomyślimy o tym. Bo tu jeszcze są rzeczy, słuchajcie. Buty przyspieszenia. Mały pogręcznik. Rewolwer Kowala. I tutaj są... Mała komórka ekwipunek. Zwiększa pojemność ekwipunku o jedną komórkę, dzięki czemu możesz przechowywać jeden dodatkowy przedmiot. Bez względu na konieczność przystosowania jakichś przedmiotów. Tak, to sobie zrobimy. A te buty chcę zobaczyć. Funkcjonuje buty jesienno-zimowe, powinny być jedno wyposażenie każdego snującego się rabusia, jeden do zasięgu ruchu. Intrygujące, pogranicznik to jest szóstka? A my mamy rewolwer Kowala, to mamy 5+1, a to takie nie, dobra, ale mamy siłacza, słuchajcie. Mamy siłacza, więc jest dobrze, siema siłacz, Iwański. Dobrze jest mieć nas tylko wojaka, a tak potężnym uścisku. Kapitan, czy nie chcesz iść do warsztatu, Iwański byś cię ubezpieczał. Podnieś ciśnienie, wzmocnił hydraulikę, tak dobrze zgniatać dużych złomiarzy. Dobra, podoba mi się. Natomiast teraz pytanie, czy chcemy polecieć i tutaj rozwalić? Wieżyczka. Wyjmuj wszystkie inżyniera, ewakuuj się. Masz ten kapitan, jak otworzą złogę? W sumie możemy spróbować jeszcze, słuchajcie, ale właśnie, tu się kończy nam czas. I w takim razie wieżyczkę sprawdzimy już w kolejnym epizodzie. A tak jak powiedziałem, słuchajcie, ja powracam do tego tytułu. Jest w moim klimacie steampunk, Steam World Haste jak najbardziej będzie kontynuowany. A jeżeli ten epizod wam się podobał, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!